Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sarge, a to jest pierwszy odcinek mojej nowej serii Zagrajmy w Rayman Legends. Jest to platformówka stworzona przez francuskie studio Ubisoft Montpellier, która jest też bezpośrednią kontynuacją gry Rayman Origins. Rayman Origins to jest produkcja, którą znajdziecie już na moim kanale nagraną. Była to jedna z pierwszych serii w ogóle znajdujących się na moim kanale i też serdecznie zapraszam do jej obejrzenia. Z pewnością macie tutaj teraz gdzieś adnotację dostępną, więc możecie sobie sprawdzić, jak tą grę ponad rok temu nagrywałem. No a teraz zaczynamy sobie Rayman Legends, czyli kolejną odsłonę popularnej serii platformówek. I tak jak mówię, jest to bezpośrednia kontynuacja Rayman Origins, a więc po raz kolejny mamy do czynienia z dwuwymiarową platformówką. Chociaż pewne elementy świata są trójwymiarowe, to jednak my cały czas poruszamy się albo w lewo, albo w prawo, więc takie maksymalnie oldschoolowe podejście. No i gra ukaże się tak naprawdę oficjalnie dopiero jutro na PC-tach PlayStation 3, Xboxie 360, Wii U oraz PlayStation Vita. Mówię tutaj o polskiej premierze i mi się udało zdobyć grę już dzień przed premierą i Wam ją pokazać właśnie dzisiaj, więc mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić, bo ja po tej grze sobie sporo obiecywałem. Zapowiadała się naprawdę świetnie, początkowo była zresztą zapowiadana jako ekskluzyw na Wii U. Ostatecznie ukazała się na wielu różnych platformach sprzętowych. No i tak jak mówię, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Już dawno nie nagrywałem żadnej platformówki, więc dla mnie to też będzie ciekawostka sprawdzić, jak Wam się będzie podobała taka seria na moim kanale. Bardzo tutaj liczę na Wasz odzew w komentarzach. Każdy komentarz przeczytam i z chęcią zapoznam się z Waszymi opiniami. No i okej, żeby tutaj nie przedłużać, to już od razu sobie rozpoczniemy. Może jeszcze słówko na temat fabuły, która jednak nie jest oczywiście zbyt skomplikowana, stanowi bardziej taki pretekst do samej rozgrywki. Otóż rozdroża marzeń, czyli świat, w którym rozgrywa się akcja, znowu popadł w kłopoty, to znaczy znowu koszmary się rozmnożyły i rozprzestrzeniły, stworzyły nowe potwory. Tak jak i w poprzedniej części, właśnie te potwory zasiedliły rozdroża marzeń. No i oczywiście nasz Rayman wraz ze swoimi przyjaciółmi będą musieli się zmierzyć z tymi koszmarami, z tymi potworami i uratować małaki po raz kolejny, czyli te takie stworzenia, które zazwyczaj są zamykane w klatkach. Okej, wybieramy w takim razie nową grę. Jak widzicie, gra jest po polsku. Nie ma tutaj jakiegoś dubbingu, bo w tej serii nie było tutaj jakichś słów wypowiadanych przez aktorów, ale mamy za to polskie napisy, więc w zupełności wszystko będzie dla Was zrozumiałe, o ile w ogóle coś tutaj będzie mówione. Cały jeden wiek. Ale narratora mamy. 100 lat wypełnionych ziewaniem i pochrapywaniem. Wygląda na to, że bohaterowie rozdroży marzeń znaleźli się pod wpływem tajemniczej mocy usypiającej. A może moje maleństwa musiały się porządnie zdrzemnąć? Tymczasem koszmary rosły w siłę. Rozprzestrzeniały się i tworzyły nowe, jeszcze straszniejsze potwory. Rozdroża marzeń są zagrożone, przyjacielu. Szybko! Zbudź naszych legendarnych herosów! No właśnie, ten filmik tam nawet opisał fabułę. Mieliśmy bardzo miłego pana narratora. Kurczę, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Coś rewelacyjnego. Oczywiście gram w rozdzielczości Full HD, a co możecie widzieć zresztą na filmie. Więc możecie maksymalnie rozkoszować się tym, jak to wygląda. Ale powiem Wam, że wygląda rewelacyjnie. YouTube i tak trochę pogarsza jakość tego, co się dzieje na ekranie, więc i tak jest jeszcze lepiej niż to widzicie Wy. No i okej, wciskamy Y, bo muszę Wam powiedzieć, że gram na padzie podłączonym do PC-ta. Gram wersję PC-tową, ale gram właśnie na padzie, dlatego że w platformówki po prostu lepiej mi się gra na padzie. I tutaj muszę wcisnąć Y, aby obudzić naszych bohaterów. No i cóż, od razu rozpoczynamy rozgrywkę. Tutaj nasi bohaterowie się nawet nie porozumiewają jakimś konkretnym językiem, jak widzicie, ale do tego już jesteśmy przyzwyczajeni. O proszę, tutaj mamy mały sekrecik. Musimy uwolnić pierwszego małaka. I widzicie, od razu w lewym górnym, znaczy prawym górnym rogu ekranu pojawiło się nam, ilu już małaków uwolniliśmy. No i oczywiście będę się starał przechodzić tą grę jak najlepiej, to znaczy jak najwięcej rzeczy zbierać, co się tylko da. Zbieramy też lumy, czyli te takie żółte stworzonka. Tutaj kolejny małak uwolniony. Dobra. Możemy rozbijać też te różne roślinki, jak widzicie sami. I dostajemy właśnie za to lumy, których licznik mamy w lewym górnym rogu ekranu. Też warto zbierać te lumy, co zresztą na koniec poziomu z pewnością będzie pokazane. Ogólnie rzecz biorąc mamy zasady podobne do tych z Rayman Origins, ale teraz generalnie rzeczy do zbierania jest jeszcze więcej. Tutaj widzicie, wszedłem sobie do sekretnego przejścia i teraz tam wejdziemy, zobaczymy co tam nas czeka. Prawdopodobnie jakaś krótka sekcja. Okej, coś takiego, dobra. Musimy zbierać jak najwięcej. Nie jest to łatwe, kurczę, bo tutaj te lumki sobie latają. Ajajaj. Okej, tym razem się udało. No i proszę, w nagrodę jeszcze uratowaliśmy jednego małaka. I zdaje się, że to jest taki specjalny małak, który nabija nam, no właśnie, tutaj mamy dwa takie małaki w koronie. I w każdym etapie najwyraźniej mamy takie ukryte dwa przejścia, w których właśnie takiego małaka odkryjemy. A oprócz tego musimy najwyraźniej odkryć 8 innych małaków, takich właśnie znajdujących się w klatce, czy niekoniecznie w klatce nawet, ale po prostu w danym etapie głównym. Wcześniej Y, aby nasz Murfy, bo to się nazywa ten stworzonko zielone, to jest Murfy, aby on ukuł stworzenie w oko. No właśnie, to też jest nowość w stosunku do Rayman Origins, że tutaj pomaga nam Murfy. I właśnie możemy wciskać Y, żeby on nam w jakiś sposób pomagał. Na przykład w tym przypadku właśnie ukuwał tamte stworzenie w oko. Tutaj jeszcze zobaczyć czegoś nie ma, ale nie. W takim razie używamy tego grzybka i przenosimy się dalej gdzieś. Okej, tutaj możemy połaskotać te stworzenie, ale tutaj mamy jeszcze jednego małaka. O, w ten sposób go uwolniłem. I proszę bardzo, widzicie sami, mamy 8 slotów na takie mniejsze małaki. Kurde, tam też jest przejście, teraz nie wiem, którędy przejść najpierw. Mamy 8 slotów na takie mniejsze małaki i 2 na te większe. Aha, w ten sposób, patrzcie na to. Dzięki temu mogłem uwolnić. Świetna sprawa. Z jednej strony musiałem Murfym łaskotać tego stwora, a z drugiej kierować Raymanem, żeby uwolnić małaka. Więc niejednokrotnie będzie potrzebna podzielność uwagi tutaj w tej grze, to na pewno. I teraz też mogę go uderzać. To w sumie powiem wam, że jeszcze tam się wrócę i też tamtego uderzę, bo może coś mamy za nim. O właśnie, podejdźmy i w ten sposób. Akurat w tym przypadku nic nie mamy, ale przynajmniej zdobyliśmy trochę dodatkowych lumów. Tu jeszcze mamy jakiś atak miażdżący, ale to po to nam teraz tłumaczy gra, żebyśmy w razie czego jakąś tam klatkę otworzyli i uwolnili małaka. Dobra, tutaj nic nie ma, ruszamy w takim razie dalej. Na razie udaje się wszystko zbierać, co się tylko da. Nie licząc tam paru ominiętych lumów, ale w tej grze nie trzeba absolutnie wszystkich lumów zbierać, tylko jest jakaś tam określona ich ilość na danym etapie. Tutaj możemy też te duchy uderzać. Jest określona ilość lumów na danym etapie, które powinniśmy zebrać, żeby zaliczyć poziom na 100%. Tutaj na przykład wcisnąłem Y i nasz Murfy użył dźwigni. Proszę bardzo, w ten sposób może to działać. A jakbym tak... A nie, teraz nie. Czekajcie. Pomyślałem, że może mogę jakoś w górę tutaj wlecieć, ale chyba jednak nie za bardzo. Bo słyszę tutaj gdzieś małaka, tylko nie wiem gdzie dokładnie. Tutaj przesuniemy platformę. I co w związku z tym? Mamy tutaj jednego przeciwnika. A, tu jest ukryty małak, proszę bardzo. Wielokrotnie w takich miejscach są oni ukryci, które są z pozoru niedostępne na początku. Naprawdę świetna sprawa dla fanów zbieractwa, takich jak ja. Ja zawsze w platformówkach staram się, aby zbierać jak najwięcej rzeczy, aby przechodzić te platformówki na 100%. Oczywiście, na pewno mi się to nie uda za pierwszym razem. To jest... stały punkt platformówek, że aby je przejść na 100%, to trzeba podchodzić do wybranych etapów po kilka razy. Ja oczywiście nie będę tego robił w let's playu, bo to by było zbyt nudne dla was, gdybym powtarzał ten sam etap, ale po prostu w trakcie jednego przejścia będę starał się jak najwięcej przechodzić i jak najwięcej zdobywać rzeczy. Tutaj cały czas wciskam Y, żeby nam Murphy ciągle przecinał te liny. Tutaj na przykład musi przesunąć platformę. Okej. To jest w ogóle taka nowość związana z tym, że gra na początku miała się ukazać w wersji na Wii U. Tam to działało w ten sposób, że oczywiście jeśli gramy samotnie, to też to automatycznie się niejako robi, ale możemy też grać w trybie kooperacji w tej grze, maksymalnie dla 4 osób. Ja wam tutaj pokażę tryb dla jednego gracza. No i w tym trybie kooperacji może na przykład jeden gracz sterować tym Murphym i właśnie pomagać pierwszemu graczowi w przejściu etapu. Tutaj z kolei musimy przytrzymać LB lub RB, aby obracać koło i to oczywiście nam pomoże w tym, żeby dostać się w określone jakieś miejsca. Na przykład tutaj. Proszę bardzo, tutaj też mamy jakieś ukryte przejście i zobaczymy, co tam znajdziemy. Tam mamy kolejnego małaka, czyli tego specjalnego, który jest w tej koronie takiej w prawym górnym rogu, jak to jest pokazywane. I patrzcie, teraz taka pewna zagadka logiczna, można powiedzieć. Tutaj musiałem przekręcać koło, bo zwróćcie uwagę, że jeśli teraz puszczę się, to spadnę. Jeśli na przykład teraz, to spadnę na kolce, a tego też nie chcemy, więc muszę tak przekręcić, żeby spaść... O, właśnie tutaj. Teraz tutaj lecimy, tu się znowu łapiemy i znowu przekręcimy sobie to koło. Skaczemy tutaj. Dobra, teraz trochę wyżej. I powinno się udać uwolnić małaka. O, właśnie. Proszę bardzo. Tak więc już w początkowych etapach trzeba czasem pomyśleć, chociaż na razie są to oczywiście proste jakieś zagadeczki. No i widzicie, mamy wszystkie na razie małaki. Jeszcze mi zostały te dwa małaki, zostały tutaj ukrywane na tych samych etapach. Więc spróbujemy je jeszcze zdobyć. Na razie niczego nie ominąłem, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Tutaj też przekręcimy koło. Tutaj mamy taką monetę, którą trzeba zabrać ze sobą i wtedy zdobywamy dodatkowe lumy. Już mam prawie 500 lumów. Ciekaw jestem, ilu potrzebuję, żeby ten poziom ukończyć na 100%. Na pewno minimum 500, tak podejrzewam przynajmniej, ale zobaczymy, czy przypadkiem nie więcej. Na koniec etapu z pewnością będzie to napisane. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy, co tu jeszcze nas czeka. Już słyszę kolejnego małaka, bo zwróćcie też uwagę, że jeśli małak jest w pobliżu, to wtedy my go słyszymy gdzieś tam. I to jest taka podpowiedź, że powinniśmy właśnie go gdzieś tutaj uwolnić. Dobra. Czy ja chcę iść w lewo czy w prawo? Może na razie w lewo. Zobaczył. A, widzicie. Tutaj też jest małak ukryty. O, i widzicie, ostatni już małak mi tylko został w sumie. Dobra. Czy ja to chodzące na ścianach mogę zniszczyć? Nie za bardzo. Dobra, to w takim razie idźmy dalej. Też musicie wiedzieć, że gra nie jest łatwa. Rayman Origins było trudną grą i Rayman Legends też miało ten poziom trudności utrzymać. Chociaż podobno w Rayman Legends częściej są checkpointy rozmieszczone, dzięki czemu po zgonie odradzamy się gdzieś blisko i nie musimy powtarzać na przykład całego etapu. Dobra, tutaj znowu przywołujemy Murphy'ego, który nam pomógł i tą platformę przyniósł. Możemy ruszać dalej. Dobra. Proszę bardzo. Nawet nieraz musimy jednocześnie wciskać przyciski odpowiedzialne za skok i przycisk Y odpowiedzialny za Murphy'ego właśnie. Zrobiłem tak dosłownie przed chwilą, kiedy skoczyłem i będąc w powietrzu wcisnąłem jeszcze Y, dzięki temu Murphy nam tutaj podrzucił tą platformę i mogliśmy z niej skorzystać. Proszę bardzo. Muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie to... Oj, niedobrze. Że naprawdę świetnie to działa, wszystko jest intuicyjne maksymalnie i absolutnie nie ma tutaj na co narzekać. Dobra, teraz w ten sposób spróbujemy tamtego załaskotać. Okej. Oj, niedobrze, za bardzo się usunąłem w tę stronę. Tutaj muszę podejść i załatwić tego. O, właśnie. I tu już mamy koniec etapu. Zebrałem wszystkie małaki, jak widzicie, a więc 8 tych w danym etapie i 2 dodatkowe, które są w tych sekretnych pomieszczeniach. Czyli właściwie wszystko, co mogłem, zrobiłem. Tutaj mamy jeszcze jakieś pucharki. I właśnie, teraz w zależności od tego, ile lumów zdobyłem, to otrzymamy te pucharki właśnie. Za 150 mieliśmy brązowy, za 300 mieliśmy srebrny. Tutaj mamy jeszcze jakąś inną odznakę. O kurczę, widzicie, czyli trochę mi zabrakło do złotego pucharku. Zapewne 15 lumów, podejrzewam, że 600 lumów tu było potrzebne do zaliczenia tego etapu na 100%. Tak więc widzicie, mimo że starałem się wszystko zbierać, to i tak troszkę mi zabrakło. Podejrzewam, że w tamtym etapie, gdzie był ten pierwszy małak, trochę straciłem, niestety. Więc tak jak mówię, ja w tym let's playu nie będę powtarzał etapów, żeby zaliczyć je na 100%, bo to by było dla Was zbyt nudne. Po prostu w trakcie tego pierwszego przejścia będę starał się jak najwięcej właśnie zbierać tych elementów. Tutaj patrzcie, mamy takie miejsce, z którego przenosimy się do różnych etapów. To jest bodajże zapewne pierwszy świat, mamy tutaj etapy ukryte. Poszczególne etapy też widzę, że zdobywa się na przykład za to, ile już małaków odblokowaliśmy, ile już małaków uwolniliśmy, no ale my będziemy sobie przechodzić po kolei, tak więc tutaj mieliśmy etap dawno, dawno temu, a tutaj zaczniemy straszny zamek. Jeszcze tylko zobaczę główną galerię, zobaczymy o co chodzi. Pewnie mamy tutaj jakieś ciekawostki. Aha, tutaj po prostu możemy się przenosić pomiędzy poszczególnymi światami. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo, więc jest na pewno co odblokowywać. Będę się oczywiście starał odblokować jak najwięcej. Co my tu mieliśmy? Zwracaj uwagę na czaszki. Aha, czaszki symbolizują też poziom trudności danego świata. Uratuj wystarczająco wiele małaków, by otworzyć te zamki. Skakuj do obrazów, małaki potrzebują pomocy. Fioletowy lum jest wart 2 razy więcej niż żółty lum. Zbierając lumy możesz wygrać 1 szczęśliwy los w każdym obrazie. Zdrapuj losy, by wygrywać nagrody. No proszę. Szczęśliwe losy mogą dać Ci lumy, małaki, stworzenia, a nawet nowe obrazy. W obrazie wyzwań możesz rywalizować ze znajomymi i innymi graczami z całego świata. Codziennie czeka na Ciebie co najmniej jedno nowe wyzwanie. Zaglądaj tu. Okej, to będą już wszystkie w takim razie. I tu są faktycznie te wyzwania. To jest tryb sieciowy, ale więc nie będę go przechodził. Tutaj mamy galerię bohaterów. Pewnie możemy po prostu wybierać różnych bohaterów, bo nie musimy tylko sterować Raymanem. To tylko to samo było też w poprzedniej części. Tutaj na przykład mamy Globoxa, bardzo charakterystyczną postać dla serii Rayman. Tutaj mamy Raymana, którego już wybrałem. Tu jest wielki minimus. Są poszczególne postacie. Tutaj jeszcze możemy odblokowywać za to, ile zdobędę lumów, więc też warto wszystko zdobywać. Wow, patrzcie, ile możemy zdobyć lumów. Nawet 1 000 000. I im więcej lumów zdobędę, tym więcej z czasem odblokuję nowych postaci. Więc okej, na razie to będzie wszystko. Wyjdźmy jeszcze stąd i przejdźmy może do kolejnego działu galerii, bo chciałbym Wam pokazać wszystko, co ta gra ma do zaoferowania. Tu jest Kung Football. To jest też jakaś minigierka, którą może zajmę się innym razem. Tutaj z kolei jest możliwość zdrapania szczęśliwego losu i mogę wygrać pierwszy obraz Powrót do Origins. Bo musicie wiedzieć, że w tej grze mamy też bodajże 40 etapów z Rayman Origins. Ja ich raczej nie będę przechodził w tej serii, dlatego że tak czy siak ja przechodziłem przecież te etapy z Rayman Origins w mojej serii, więc to by było to samo, powtórka z rozrywki. To raczej zachowam Wam, jeśli chcecie sobie przejść grę, to wtedy sobie przejdziecie po raz pierwszy właśnie etapy z Rayman Origins, a ja w tym let's playu skupię się na etapach z Rayman Legends. I takich będzie dużo, jak sami widzicie po tych obrazach, więc na pewno będziemy mieli co robić. A tymczasem, żeby już nie przedłużać, ruszamy do kolejnego etapu, Straszny Zamek konkretnie. No i zobaczymy, co tutaj nas będzie jeszcze czekać. To już zdecydowanie inny klimat, bardziej mroczny. Mamy już pierwszego małaka. Dobra, tam na górze jest coś, patrzcie. Sporo lumów. Okej. Ruszajmy dalej. Możemy się odbijać od ścian oczywiście. Oho. Tu muszę uważać. I co, tam to pewnie zadziałało? Tak jest. Więc tutaj trzeba uważać na te pułapki też. Okej, wyciągam z ziemi tą roślinkę i też zdobywam jakieś tam lumy. Tutaj mamy serduszko z kolei. Maksymalnie mogę mieć przy sobie jedno serduszko i to powoduje, że jeśli uderzy mnie wtedy przeciwnik, to nic mi się nie stanie wielkiego. Po prostu jeśli mam serduszko, to jest taka dodatkowa szansa. Więc warto te serduszka mieć mimo wszystko, bo jeśli serduszka nie mamy... Oj, jeśli serduszka nie mamy, no to wtedy niestety, ale... Nawet jedno uderzenie może spowodować nasz zgon. Dobra. Spróbujemy tą klatkę otworzyć, tak jest. Ale na górę mogę wejść? Nie za bardzo. Na razie poziomy i tak są stosunkowo łatwe w stosunku do tego, co będziemy mieli pod koniec gry, więc to i tak nie jest jeszcze takie trudne, aczkolwiek początkującym graczom może to sprawić problemy, trzeba przyznać. Ja akurat mam duże doświadczenie z platformówkami z dawnych lat, więc mi te poziomy aż tak dużo problemów nie sprawiają. Dobra, jaki tutaj rządzi mechanizm? Muszę chyba przelatywać przez te ikonki i dzięki temu... Wow! A widzicie, nie ma tak łatwo. Niektóre ikonki to oznaczają później kolce. Proszę bardzo. Wow! No właśnie, kurczę, trzeba wiedzieć też, na co tutaj wpadać. Czyli najwyraźniej... A, bo na początku jest pokazywane. Dobra, to będę już wiedział. Na początku nam gra pokazuje, które ikonki oznaczają kolce. Więc dzięki temu wiemy... Oj, kurczę, zapomniałem o tym. Dzięki temu wiemy, gdzie nie powinniśmy skakać, żeby po prostu na te kolce się nie włapać. Dobra, czyli mamy 3 takie miejsca. Teraz już mam nadzieję, że zapamiętam to. A więc to omijamy. Lecimy tutaj. Teraz na górę. I teraz na dół. Bo te 2 pozostałe mają niestety kolce. No i widzicie, dzięki temu przeszliśmy. I mamy tutaj naszego małaka w koronie. Czyli jednego z tych 2, które właśnie są ukryte w tych takich sekretnych przejściach. Sami to zresztą widzicie na tym schemacie tutaj. Schodzimy w takim razie na dół i ruszamy dalej. No trzeba przyznać, że twórcy się postarali, bo teraz mamy jednak więcej tych znajdziek niż w poprzedniej części. W poprzedniej części nie musieliśmy aż tyle rzeczy odnajdywać, tyle rzeczy odblokowywać. Okej, co ja tutaj teraz zrobię? W ten sposób. Teraz lecimy tędy. A, widzicie, nie mogę przez to przejść. Dobra. Czyli dobrze wiedzieć. Jeszcze raz spróbujmy. W takim razie tutaj muszę się zatrzymać. O właśnie. I teraz szybko przebiec tędy. O właśnie. A więc potrzebny był refleks i odpowiednia szybkość w tym, jak to robimy. I zresztą niejednokrotnie ta gra przetestuje właśnie nasz refleks, więc naprawdę trzeba tutaj mieć się cały czas na baczności. Ruszamy dalej. Ale już widzę, że gra mi się naprawdę będzie bardzo podobać. Już teraz niesamowicie mi się to podoba. Po prostu, jeśli wam się podobało Rayman Origins, to z pewnością Rayman Legends was nie zawiedzie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Atak miażdżący. Aha, w ten sposób, dobra. Dzięki temu wszedłem na górę. Tu jeszcze mogę się może wbić. Nie, nie za bardzo. Ale warto było sprawdzić mimo wszystko. Nigdy nic nie wiadomo, co jeszcze znajdziemy. A teraz patrzcie, wykorzystam chyba tego gościa i wejdę sobie wyżej. O właśnie. Bo tak to nie wiem, czy bym się tam dostał inaczej. A nie, w ten sposób bym się dostał, dobra. Ale wolałem nie ryzykować w każdym razie. Wow, oberwałem. Straciłem niestety 1 serduszko. Ale to nic, bo 1 serduszko mogę tracić. Tutaj pewnie będzie ukryte przejście, tak jest. Mamy kolejnego małaka. Na razie udaje mi się wszystkich po kolei odblokowywać i ratować. A tutaj mamy sekretne przejście, więc będziemy mieli pewnie kolejnego małaka w koronie. Wbijamy się na górę. Tutaj z kolei mam jakąś dżunglę czy coś. Więc jak widzicie, mnogość światów na pewno będzie duża. A to i tak nie jest przecież oddzielny świat, tylko po prostu taka oddzielna sekcja. No i dobra, uratowaliśmy małaka. Trzeba było odpowiednio poskakać na tych lianach. Jeśli byśmy tego nie zrobili, to by się nam nie udało. No i możemy w takim razie ruszać dalej. Wracamy się na główną ścieżkę właściwie, a więc tutaj. I zobaczmy, najpierw wejdźmy na górę i oczywiście jest tutaj ktoś. Kolejny małak do uratowania. Teraz wbijamy się na dół. Dobra, co my tu mamy? Uratowałem kolejne lumy. Okej. Dobra, zobaczmy pod wodą, bo tam też może coś być. O, proszę, widzicie? Uratowałem kolejnego małaka. Już mi tylko 3 zostało. Oj, kurczę, tutaj muszę uważać. No właśnie. Trzeba uważać, kurczę, na te podwodne roślinki. Zobaczę... No właśnie, trzeba uważać, bo jeśli też zginiemy, to wszystkie elementy, które zdobyłem wcześniej... Patrzcie, tutaj niestety już nie zbiorę tamtego. Chyba zginę znowu, żeby zebrać tamto jednak, bo to się może przydać później do tego, żeby przejść grę na 100%. A chciałbym jednak to zrobić, jakby nie było. Tak więc spróbujemy jeszcze raz. Wejdźmy najpierw na górę, znowu zabierzemy małaka. Teraz na dół. No i tutaj nie ominąć tej klatki. O właśnie. Widzicie, chyba to mi dało aż 15 tych lumów, więc mimo wszystko warto było, myślę. Dobra, tutaj małak. I ja chcę jeszcze koniecznie zebrać to właśnie, tą monetkę, bo ona też mi daje sporo żółtych lumów. Ruszamy dalej. Tutaj jest kolejny małak ukryty. Dobra, jeszcze tylko dwa. Na razie idzie bardzo dobrze. Mam nadzieję też, że tym razem mi się uda zdobyć wystarczającą ilość lumów, żeby to przejść na 100%, no ale zobaczymy. Okej, tutaj trzeba bardzo uważać. Tak jest, zebrałem wszystko. Teraz zobaczmy tutaj. Teoretycznie nie potrzebowałem nawet tego serca. Mogę się tutaj upuścić. Oj, kurczę, niedobrze, niedobrze. Zgony w tej grze są taką codziennością, więc tutaj też nie ma co się zrażać absolutnie. Trzeba się do tego zwyczajnie przyzwyczaić. Dobra, cały czas dwa małaki do zebrania. Ruszamy tędy. Okej. I jeszcze raz to samo spróbujemy zrobić. O właśnie, teraz już wyszło ok. Schodzimy na dół. Dobra. I tutaj jakaś sekcja, gdzie pewnie znajdziemy jeszcze te ostatnie dwa małaki. Proszę bardzo, jeszcze dodatkowe lumki. Nawet warto przeciwników eliminować, bo to też nam daje dodatkowe lumy, więc trzeba też o tym pamiętać. Dobra, co my tutaj mamy? Wjeżdżamy na górę. Okej. Póki co, kurczę, nie słyszę małaków. Mam nadzieję, że nie ominąłem żadnego po drodze. To by było przykre. Dobra, wchodzimy. Cały czas nie słyszę tych małaków. O proszę, tutaj jest ukryty jeden. No i to jest przedostatnie, więc jeszcze jeden w zanadrzu, nie ominąłem żadnego. Dobra, tutaj mamy roślinkę, też od niej zabierzemy sobie dodatkowe lumy. I przeciwnik. O proszę, widzicie, pojawiają się kolejni. To jest dodatkowy sposób na zdobycie kolejnych lumów. Tam mamy jeszcze jednego małaka, już ostatniego. Więc ja go koniecznie chcę zebrać. Dobra. Teraz w ogóle zwróćcie uwagę, że Murphy mi wcale nie pomaga. Nie ma tutaj Murphy'ego, a więc nie w każdym etapie on mi będzie pomagał. Dobra, mamy 675 lumów. Ciekaw jestem, czy to wystarczy, czy jednak potrzebuję 700. Trudno powiedzieć tak naprawdę w tej chwili. Dobra, tam na dole coś jeszcze mamy. Proszę bardzo, jest moneta. Ona mi da kolejne lumki. O proszę, ponad 700, super. Mam nadzieję, że udało mi się zaliczyć poziom na 100%, ale zaraz się jeszcze przekonamy. Oczywiście mamy wszystkie małaki. I teraz punktacja. 150 za brązowy medal. 300 za srebrny, czyli na razie jest tak jak było poprzednio. 450 za naszą kończynkę. No i 600 za złoty puchar. Dobra, czyli bez problemów mi się teraz udało w takim razie. Kontynuujemy w takim razie. Mieliśmy jeszcze taniec radości Raymana tradycyjnie po zaliczeniu etapu na 100%. I wcale bym się też nie zdziwił, gdyby jeszcze była możliwość rozegrania czasówki, tak jak w Rayman Origins, gdzie właśnie po zaliczeniu etapu jeszcze to nie było wszystko, żeby zaliczyć na 100%. Co my tu mamy? Gratulacje, udało Ci odblokować świat Zakumkana Historia. Małaki czekają tam na swoją pomoc. Dobra, no to my tak czy siak będziemy sobie... O właśnie, tutaj nam się... odblokował świat. My tak czy siak będziemy sobie przechodzić te światy po kolei, a więc w tym odcinku to będzie na tyle. W kolejnym będziemy dalej sobie przechodzić kolejne etapy w tym świecie. Te pierwsze etapy wskazują na to, że one mniej więcej będą trwać po 15 minut, chociaż to może być różnie, więc też niech to Was nie zmyli. W każdym razie ja liczę bardzo, że Wam się seria spodoba. Jest oczywiście dość specyficzna, no bo wiadomo, że platformówki to rzadki widok na moim kanale, no ale bardzo będę chętnie czytał Wasze komentarze, więc koniecznie napiszcie, co sądzicie o tej serii. No i jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, to mnie na pewno zmotywuje do tego, żeby kolejne odcinki wrzucać codziennie. Do usłyszenia.